Mroczny Przypływ to piąty i jak na razie ostatni zestaw startowy do gry Keyforge. Jak widzicie, ma bardzo, bardzo fajną układkę. Strasznie mi się ona podoba. No ale pewnie dlatego, że kolorystyka jest utrzymana w tonacjach niebieskich. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety by pewnie znalazły tutaj 1000 kolorów, ja znajduję kilka. W każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo fajne, bardzo fajnie się to prezentuje. No ale właśnie, a co znajdziemy w środku? Dużo dobrych, fajnych rzeczy. Chociaż niektórzy uważają, że nie jest to najlepszy zestaw. Mi się wydaje, że on jest ciekawy, choć faktycznie kilka elementów, które tutaj wprowadzono, czy kilka, no, niektóre z tych elementów no, są, bo są fajne, ale oczywiście wiadomo, że to wszystko zależy od tego, nie tylko jak, na jaką talię tutaj trafimy, ale z kim tak naprawdę przyjdzie nam się mierzyć. Co zatem mamy w Mrocznym Przypływie? Pierwsza rzecz i najważniejsza, oczywiście jest nowa rasa. Jest nowa rasa oznaczona tutaj takim symbolem, to są tak zwani Nautilianie, więc no właśnie, więc z nimi się będziemy tutaj mierzyć i oni tak naprawdę zmienili frakcję Dis. Cała reszta, którą tutaj widzicie, to są frakcje, które mogliśmy spotkać w masowej mutacji. Także tutaj jedna drobna kosmetyczna zmiana, ale za to mamy frakcję nową, nowiuteńką. No i słuchajcie, dostałem dwie talie w zestawie startowym, dokupiłem sobie trzecią, ale słuchajcie, czy to nie jest fajne? Wszystkie trzymają nową frakcję. Piękna sprawa. Ale co tu jeszcze dostajemy ciekawego? Tutaj talię pokazową zaraz wam powiem. Natomiast dostajemy, zobaczcie, talię taką mroczną. Polega to na tym, że gdzieś na świecie, tylko nie wiem, czy to talie też językowo kompatybilne są ze sobą, czy po prostu może ją dostać, nie wiem, jakiś Anglik, czy ktoś inny. Dostajemy identyczną talię, jaką ma ktoś... no właśnie, gdzieś tam, dostajemy tak zwanego złego brata bliźniaka. Polega to na tym, że w tej talii znajdziemy karty, przykładowo, gdyby zły bliźniak był bratem bliźniakiem tejże talii, dostalibyśmy w tej talii identyczne karty, więc to troszeczkę łamie jakby zasadę, o której mówili nam autorzy na samym początku, że dwóch identycznych talii nie ma, z tym, że postaci w tej talii są trochę bardziej mroczne i jednocześnie mają troszeczkę inną charakterystykę niż oryginał, ale są taką dosyć interesującą kopią właśnie tej oryginalnej talii z odrobinę zmienionymi umiejętnościami, troszeczkę innymi grafikami, więc to jest ta pierwsza rzecz, którą tutaj wprowadzono. Natomiast drugą rzeczą, którą nam Mroczny Przypływ zaoferował, jest, jak sama nazwa wskazuje, przypływ. Do każdej talii od tego momentu, nie wiem, czy tak będzie w późniejszych wydaniach, to się okaże. No, tu widzimy, że też lista kart jest przedstawiona horyzontalnie. Do każdej talii jest dołączona tak zwana karta pływu. Ona ma tutaj króciutkie wyjaśnienie. Na czym to polega? Otóż, kiedy trwa przypływ, czyli wystarczy nam tak naprawdę jedna karta, którą układamy między graczami, więc jeżeli ktoś ma również kartę, czy ma również talię z Mrocznego Przypływu, to wystarczy, że jedną z tych kart będziemy używać. Kiedy trwa przypływ, to zazwyczaj jest to dla nas dobrą rzeczą. Kiedy trwa odpływ, no nie za bardzo. To znaczy w przypadku przypływu najczęściej mamy jakieś zyski, w przypadku odpływu no generalnie nic specjalnego się nie dzieje. To, co fajnego tutaj zrobiono, to, że możemy ten przypływ wywołać, to znaczy spowodować, żeby ta bardziej pozytywna strona była skierowana ku nam, ale za cenę łańcuchów. No w końcu można powiedzieć, że te łańcuchy zaczęły być jakąś taką, nazwijmy to, walutą w grze, nie tylko wykorzystywane wtedy, kiedy mamy kartę, jak karta mówi zagraj, a dostaniesz dwa łańcuchy, no to pach, dostajesz dwa łańcuchy. Tutaj natomiast, kiedy trwa odpływ dla nas, możemy odwrócić sytuację, czyli uprzykrzyć troszeczkę życia przeciwnikowi i kosztem trzech łańcuchów spowodować, że ta karta się odwróci i dzięki temu przepływ będzie po naszej stronie. Oczywiście ma to najwięcej sensu w momencie, kiedy gramy taliami z, jakże inaczej, Mrocznego Przypływu, bo wtedy one już są tak naprawdę bardzo, bardzo mocno skrojone właśnie pod te mechanizmy, ale nie przeszkadza to w ogóle w tym, żeby, tak jak zresztą wszystkie gry z tej serii, żeby korzystać z tej opcji, kiedy gramy taliami czerwonymi czy niebieskimi. No co w takim razie daje przypływ? Zaraz tutaj postaram się... O, to jest właśnie nowa frakcja. Bardzo fajne też grafiki, no takie jakby nie było, no morskie, czy podwodne wręcz. Ale na przykład mamy coś takiego jak karta, która się nazywa Portalowiec. To bez skojarzeń bynajmniej. W każdym razie jest napisane tak.
Gdy trwa przypływ, klucz przeciwnika kosztuje plus 4 do wykucia, tak? Czyli już nie 6, a 10. No to jest mega, tak? Więc wtedy rywal, o, gdyby była taka sytuacja, leży karta przypływu, czy tam pływu, jak on się nazywa. W każdym razie jest przypływ po naszej stronie i wtedy, kiedy jest ta postać w grze, to klucz przeciwnika do wykucia, klucz przeciwnika kosztuje plus 4 do wykucia. Chyba że albo przeciwnik zniszczy nam tę postać, albo oczywiście odwróci sytuację na stole. Także to jest mniej więcej tego typu. Oczywiście ten mechanizm przypływu i odpływu został tutaj zaprzęgnięty na różnych poziomach, no ale tak czy inaczej tak to właśnie wygląda. To są w gruncie rzeczy jedyne kwestie, które wprowadza to rozszerzenie, czy ten zestaw startowy do świata Keyforge. Jak widzicie, te zmiany na przestrzeni poszczególnych odcinków nie są jakieś super rewolucyjne, ale jednak za każdym razem coś tam fajnego wnoszą. I tak jak powiedziałem, bez najmniejszego problemu można te talie nowe łączyć z wszystkimi innymi poprzednimi taliami. No i teraz Wam pokażę coś jeszcze, bo chwaliłem się, że z każdej dotychczasowej talii, czy w każdej dotychczasowej talii, z całych trzech, ale miałem tę nową frakcję, no to sprawdzimy, czy szczęście mi dopisuje, bo przygotowałem dla Was również boosterek z nową talią. Może dostanę tego bliźniaka. W każdym razie też chciałem Wam pokazać, że od tej serii wprowadzono takie boosterki magicowe. Czy one są wygodniejsze, czy lepsze, czy gorsze? Właściwie trudno mi powiedzieć. Po prostu są, bo są, tak? Już nie takie kartonowe te, tylko właśnie w takiej jakby foliowanej tej. No i zobaczmy, co my tu mamy. Więc na antenie mi się uda to otworzyć. Ale... nie jest taka prosta sprawa. Powiem Wam szczerze. Były jakieś ząbki, ale... Dobra, spróbuję to otworzyć poza kamerą. Postaram się Was zagadywać tutaj jakimiś interesującymi tematami, ale liczę, że pójdzie i poszło szybko. Uwaga, niespodzianka. O, wow, to wygląda naprawdę nieźle. Już sam ten obrazek naprawdę robi wrażenie. No nie mamy niestety tutaj, znaczy ja nie mam nowej talii, nowej frakcji, a to nową talię mam, ale wygląda konkretnie. Oj, będzie co oglądać i będzie czym grać. Sanctum, nieokiełznanie, jeżeli dobrze mówię, i Gwiezdny Sojusz. No, Gwiezdny Sojusz. Popatrzmy na tutaj te nowe. Okej, w sumie spoko. Sanctum jeszcze w tej serii nie miałem, więc mi się przyda, jak najbardziej. Dobra, to tyle. Słuchajcie, Keyforge Mroczny Przypływ zakończymy razem z boosterkiem. I tyle. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie, dajcie znać, co o tym myślicie. Przed nami jeszcze na pewno, myślę, że co najmniej jeden materiał. Przerobimy sobie te i przypomnimy te wszystkie słowa kluczowe. No a potem nie pozostanie Wam nic innego, jak po pierwsze zagrać w grę, a po drugie czekać na zestaw startowy numer 6, bo taki już Fantasy Flight Games zapowiedziało. Niestety pewne opóźnienia sprawiły, że no właśnie, nie wiemy, kiedy on się ukaże, ale już tam pierwsze newsy się przebijają, więc trzymajmy kciuki, żeby przyszło to jak najszybciej. Żegnamy się z Mrocznym Przypływem i ze Złymi Bliźniakami. I love it. Do zobaczenia.